Kurier Chicago i Radio Polonii 2000 zapraszają. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Marek Bauer, a studiu Radia Polonii 2000, publicystka mediów społecznościowych, przedsiębiorca, pani Małgorzata Fechner-Puternicka. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu i Panu również. Także bardzo popularny wśród Polonii amerykańskiej, ceniony dziennikarz, publicysta, autor filmów, książek, dziennikarz śledczy, korespondent wojenny Witold Gadowski. Witam Pana serdecznie również. Dzień dobry, bardzo mnie cieszy to, co Pan mówi, że jestem popularny wśród Polonii, bo to duże zaskoczenie dla mnie. O, niekoniecznie, niekoniecznie, bo i to chyba zasłużyło na popularność. Spotykaliście się Państwo, może od Pani zaczniemy, tak by powiedzieć, z Polonią i na wschodnim wybrzeżu, Boston, Nowy Jork, New Jersey, Filadelfia, także Kalifornia, teraz Chicago. A jeszcze w międzyczasie Montreal. Tak, to prawda. No, a Polonia amerykańska jaka jest? Polonia amerykańska jest różna w sensie tym, że tak jak i na całym świecie i w Polsce są pewnego rodzaju podziały, są pewnego rodzaju animozje pomiędzy poszczególnymi grupami, ale z ogromną przyjemnością stwierdzam, że w momencie, w którym pokaże się dobry cel, a takim celem był przejazd przez tournée po USA razem z panem redaktorem Gadowskim, który jest głównym motorem Spiritus Movens tych tłumów, które przychodziły, bo jak na Polonię to były tłumy, na nasze spotkania i to pokazało, że można ewentualnie skomunikować się w sytuacji, w której ta komunikacja daje taki efekt. Krótko mówiąc, jeżeli znajdujemy fajny, dobry cel, potrafimy wspólnie się dogadać. Szanowni Państwo, w Chicago odbyło się już jedno spotkanie z panią Małgorzatą i z redaktorem Gadowskim w niedzielę w Bazylice Świętego Jacka z udziałem, niektórzy mówią, 400-500 osób, sporo. Ale będzie jeszcze jedna okazja we wtorek, już jutro, w Kościele Świętej Konstancji, zaraz po mszy o godzinie 7, czyli spotkanie rozpocznie się mniej więcej o godzinie 8 wieczorem. Panie Witoldzie, mamy rok wyborczy w Polsce, podwójne wybory, obchodziliśmy stulecie niepodległości, może jeszcze obchodzimy. W jakiej kondycji politycznej i gospodarczej jest Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości? To jest pytanie z pozoru łatwe, a wymagające sporego namysłu, żeby dobrze odpowiedzieć i uczciwie. Jest lepiej. Polska jest krajem, śmiało można powiedzieć, ładnym, zadbanym, zagospodarowanym. To przede wszystkim zasługa obywateli. Wszystkie miasteczka, wsie wyglądają zupełnie inaczej niż kiedyś. I to mnie bardzo cieszy i raduje, bo przyglądam się tej Polsce z roku na rok i widzę, że pięknieje. To zasługa obywateli przede wszystkim, a często także obywateli, którzy działają wbrew trudnościom, jakie spotykają ich ze strony polityków. Jeżeli chodzi o wymiar polityczny, to po 2015 roku jest więcej wolności, jest więcej swobody głoszenia poglądów, ale za tym idzie oczywiście dużo więcej kontrowersji, dlatego że pojawiają się różne punkty widzenia, różne oceny i one w sferze publicznej krążą. Więc można odnieść wrażenie, że jest większy konflikt. Nie, nie jest większy konflikt, jest bardziej ożywiona dyskusja. Dużo się zmieniło, jeżeli chodzi o traktowanie rodziny w Polsce. Jest lepiej. Rzeczywiście nowy rząd, już nie taki nowy zresztą, poczynił starania, żeby Polakom chcącym zakładać rodziny, mieć rodziny, żyło się lepiej. Niestety, na razie nie skutkuje to poprawieniem naszej sytuacji demograficznej. Jesteśmy w fatalnej sytuacji demograficznej. 4 miliony ludzi wyjechało z Polski. To jest największa w historii naszego kraju i narodu emigracja. Ci ludzie nie wracają. Są za granicą. Oczywiście płyną pieniądze, co jest niebagatelne dla polskiej gospodarki, ale nie wracają. Lepiej byłoby, gdyby wracali, bo mielibyśmy fachowców wykształconych na Zachodzie, którzy potrafią zmieniać polską rzeczywistość, a tych fachowców naprawdę brakuje. To są te jasne strony. Mógłbym jeszcze kilka tych jasnych stron wymienić, ale jest też dużo ciemnych. Przede wszystkim mamy kryzys polityczny wywołany złą polityką zagraniczną naszego kraju. Tak oceniam ten fakt. Zła polityka zagraniczna polega na tym, że nie przewidujemy
konsekwencji różnych wydarzeń w Polsce i nie potrafimy dostatecznie zabiegać o to, żeby Polska była szanowana, żeby jej nie upokarzano, żeby przewidywać ataki, które mogą nastąpić na Polskę. Dotarła do Polski świadomość zagrożenia ze strony windykacji, które mogą Polskę spotkać. Mówię tutaj o, między innymi o akcie Just 447. No, to w Polsce wreszcie zaczyna być przedmiotem ożywionej dyskusji i pojawiają się różne oczywiście projekty, jak temu zaradzić. Trochę nieporadna jest nasza dyplomacja, trochę nieporadna jest nasza polityka zagraniczna. Można powiedzieć, że nie zawsze w ważnych miejscach są fachowi ludzie. To ciągle jest bolączka naszego kraju. Więc powiedziałbym tak, zmienia się dużo na lepsze, ale też minusy należy zauważać. Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, których nie brakuje wśród Polonii, mają dylematy. Chociażby takie jak zastopowanie, niedokładnie z winy Prawa i Sprawiedliwości, reformy sądownictwa. Mamy sprawę w sumie tego, że nikt konkretny i ważny za te afery, które można wymieniać, za rządów PO i PSL, hazardowe, cyfrowe, podsłuchowe, że po prostu nie siedzi, nie skazano ich. Ale czy ten wyborca, patrząc realnie, myśląc o wyborach parlamentarnych, ma jakiś wybór? No, jest to właśnie trudne. Ja pamiętam pański taki wpis czy obrazek, że jak się denerwuje, czy chce coś zarzucić Prawu i Sprawiedliwości, to biera sobie do ręki gazetę wyborczą i przechodzi. To prawda, bo często mam ochotę już bardzo mocno krytykować obecne władze, mając do tego powody, ale jak widzę, co dzieje się po stronie opozycyjnej, co pisze Gazeta Wyborcza, co pokazuje TVN, no to zaczynam się gryźć w język, bo jednak dzisiejsze władze są bliższe sercu Polaków niż to, co działo się przez okres rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Na pewno są bliższe mojemu sercu, ale też nie potrafię być stronniczy i bezkrytyczny, wobec czego często krytykuję obecne władze, bo uważam, że dziennikarz jest właśnie po to, żeby patrzeć na ręce władzy. Opozycja sobie sama podkłada nogę, więc tutaj rola dziennikarstwa jest mniejsza. No ale jak staram się patrzeć na ręce władzy, to tylko zyskuję sobie wrogów. Mogę powiedzieć, że będąc człowiekiem o zdecydowanych poglądach, zdecydowanych także, jeżeli chodzi o polską niepodległość, no mam trochę kłopotów w Polsce, co takie najbardziej zabawne, to na przykład mam zakaz wstępu do polskiej telewizji publicznej. Myślę, że napytałem sobie biedy, mówiąc o aferach czy złych postawach obecnie rządzących. Trochę też wynika to z konfliktu koncepcji z panem prezesem telewizji publicznej, panem Kurskim, ale uważam, że sprawa mediów publicznych to największa klęska rządu Prawa i Sprawiedliwości. Klęska niezwykła. A dlaczego? Dlatego, że te media... Była szansa. Ja jestem działaczem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Brałem udział w opracowywaniu projektu nowej ustawy o radiu i telewizji, która została wyrzucona przez nowe władze do kosza. Nikt nawet z nami poważnie nie rozmawiał. Chcieliśmy mediów wolnych. Krytykowaliśmy media w czasie rządów Platformy i PSL-u, że są upolitycznione, że są stronnicze, co było prawdą, ale cóż otrzymaliśmy w zamian? Lustrzane odbicie tamtej sytuacji, na dodatek dużo słabsze warsztatowo i dużo bardziej nachalne. Media publiczne, a szczególnie telewizja... Ale dużo więcej pieniędzy dostaje telewizja i radio publiczne, bo to są gigantyczne... To są gigantyczne pieniądze. 1,2 miliarda. Ale to niestety stała się maszynka do mielenia pieniędzy. Jest niedobrze, bogacą się ci, co zawsze, producenci telewizyjni, którzy jeszcze czasem wywodzą się z epoki PRL-u, o gigantyczne pieniądze idą w sposób niekontrolowany i taki lekki na zewnątrz, natomiast sama telewizja publiczna prezentuje sobą opłakany widok. Niestety. I muszę to powiedzieć, bo byłbym nieuczciwy, gdybym tego nie powiedział. Jak przed każdymi wyborami parlamentarnymi są pewne ruchy na scenie politycznej. Zostawmy Platformę i Koalicję, jak to się będzie nazywać, czy Partia Wiosna. Wiosny nie czyni.
Zgadza się. Takim pewniakiem do tej pory wydawało się, będzie cały czas, że wejdzie do Sejmu Kukiz 15 z tym swoim 8 przy może 12%. Teraz raczej nie, co? To błędy. Błędy wywołane polityką Pawła Kukiza chyba, ale też koncepcją, jaka towarzyszy ruchowi Kukiz 15. A tworzące się w sumie nowe koalicje, ugrupowania, czyli z jednej strony partia europosła Piotrowskiego, z drugiej strony porozumienie korwinowców, Grzegorza Brauna, narodowców, odegrają jakąś rolę w tych wyborach? Ja mówię o parlamentarnych. To jest wielka niewiadoma, dlatego że główne partie polityczne dysponują pieniędzmi z budżetu, dysponują swoją biurokracją, dysponują dużymi możliwościami medialnymi, a ta nowa inicjatywa jest biedna. To tutaj akurat nie muszę tłumaczyć w Chicago, to znaczy bieda w polityce. To jest bieda polityka, więc będzie kłopot. Drugi kłopot to właśnie brak gwarancji, czy tak różne postaci, jak pan Braun, jak państwo z obozu narodowego, czy pan Korwin, znajdą wspólny język tak naprawdę i nie pokłócą się zaraz, nawet jeżeli osiągną sukces wyborczy. Bo jest to dosyć wybuchowa mieszanka, jeżeli chodzi o poglądy polityczne. Liczą najpierw na sukces w eurowyborach. I mogą taki sukces odnieść, dlatego że mają dużo wyrazistych postaci, a odczuwam, że w nadchodzących eurowyborach będziemy głosować na wyrazistych ludzi, a nie na partie. Pani Małgorzato, pani związana jest z Trójmiastem. Trudno mi nie zapytać, chociaż myślałem, że będzie to dłuższy temat, nawet temat na kampanię wyborczą. Temat zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Z niego zrobiono bożyszcze, męczennika, pochowano go w katedrze. Nie znam Gdańska, ale wydaje mi się, że to przesada troszeczkę. No tak, powiem tak. Po pierwsze, byłam w konflikcie z panem prezydentem mierzącym już Pawłem Adamowiczem dotyczącym, konfliktem absolutnie wynikającym z tego, że uważałam, że działa na szkodę miasta, zbyt mocno ulegając deweloperom. Ten pogląd podzielało wielu gdańszczan, ale nie wyborcy, bo wyborcy od lat związani są z jedną praktycznie rzecz biorąc opcją i przez 20 lat te koneksje, że tak powiem, tak obrastały w dodatkowych wyborców w spółkach budżetowych i w różnych miejscach w urzędach, że praktycznie rzecz biorąc to zwycięstwo miało jak gdyby zawsze zaklepane. Co do samego morderstwa. Morderstwo było spektakularne. Nigdy do tej pory na oczach wielu dziesiątek tysięcy ludzi, a również milionach przed telewizorami, nie doszło do takiego wydarzenia. W związku z czym oczywiście wstrząsnęło to wszystkimi, tak samo i mną. Śledziłam, życząc możliwości uratowania jego życia, komunikaty poszczególne, ale potem z przerażeniem zauważałam, że właśnie idzie to w kierunku próby beatyfikacji. Teraz powiem tak, jeśli chodzi o sam pochówek, ja nie mam z nim problemu. Został pochowany w Bazylice Mariackiej, w której byli rajcowie miejscy chowani. On przez ponad 20 lat na rzecz miasta działał i z tego względu, jak gdyby to miejsce, abstrahując od tego, jak ocenialiśmy jego postawę moralną, to mógł spocząć. To jest taka moja prywatna opinia. Natomiast wszystkie te próby, że tak powiem, zapomnienia tego, kim był naprawdę i cały ten spektakl polityczny, który się zaczął odbywać natychmiast praktycznie po jego śmierci, jest smutny, przerażający dla mnie, niesmaczny. Teraz wracamy z Kalifornii, gdzie dowiedzieliśmy się, jakie ceny są szkół prywatnych, w których uczą się córki pana prezydenta Adamowicza. Kolejna rzecz, która doprowadziła mnie prawie do białej gorączki, mianowicie to, że rząd wysłał samolot do Londynu po to, żeby umożliwić córkom i żonie
pożegnanie się no, z żyjącym, powiedzmy, przy pomocy płuca serca, ale z żyjącym formalnie, tak, mężem i robi wszystko, żeby utrzymać do jej powrotu, a pani Adamowicz powiedziała, że prawda, nie życzyła sobie obecności ani prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ani rządu. No, są to gry polityczne niesmaczne. Panie Witoldzie, kiedy premierem został Mateusz Morawiecki, był taki przekaz, że on ma się zająć ociepleniem stosunków z Unią Europejską, otwarciem na centrum i gospodarką. Ja nie ukrywam, że mam dużo sympatii do obecnego premiera, głównie z uwagi na znajomość z ojcem, ale jak jemu idzie jako premierowi? Jest sprawnym rachmistrzem i rzeczywiście stara się budżet równoważyć, przyciska śrubę fiskalną, co nie jest odbierane zbyt dobrze. Urzędy skarbowe zaczynają bardzo mocno naciskać przedsiębiorców. To też wywołuje różne reakcje, ale odnosi sukces, jeżeli chodzi o, ten rachunek państwa. Natomiast, czy wyłagodził zewnętrzne ataki? No nie. Raczej w epoce premiera Morawieckiego rozpoczęły się największe kłopoty, jakie w tej chwili mamy. Miał nieszczęście, bo to nie jego wina. Miał nieszczęście, że tak się polityczne sezony nałożyły, że mamy konflikt w tej chwili otwarty z Izraelem. Jakkolwiek byśmy nie mówili, że nie mamy, to ja oceniam to jako konflikt, dlatego że jeżeli przedstawiciele Izraela kłamią, jeżeli przedstawiciele Izraela poniżają polski naród, jeżeli ciągle w Polsce rezyduje pani Azari, która powinna być personą non grata w Polsce, no to nie wygląda to dobrze. Okazuje się, że miękka polityka naszych władz tylko rozzuchwala. I dziś wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oczekują na twarde gesty i na tupnięcie i uderzenie pięścią w stół. A tego nie ma. No, kilka dni temu premier w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej powiedział dokładnie w sobotę, jeśli się nie mylę, że jeśli chodzi o ustawę S447, żadnych odszkodowań nie będzie. To było bardzo jasny i moim zdaniem pierwszy taki wyraźny sygnał. Tylko po jakim czasie? Jak długo narastała ta atmosfera niepewności? Jak długo wszyscy dyskutowaliśmy o tym, zanim rząd zabrał głos? Dobrze, że tak. Tylko często jest, mamy do czynienia z sytuacją, w której mamy deklarację polityków, a praktyka życia pokazuje coś zupełnie innego. Ja chciałbym, żeby ta twarda deklaracja premiera przełożyła się na postawę polskich władz w różnych szczegółach. A Mateusz Morawiecki, pańskim zdaniem, to następca Jarosława Kaczyńskiego? Nie sądzę. Czyli kto? Nie sądzę. Wiele wskazuje na to, że mógłby być następcą, ale brak mu wizji politycznej i charyzmy, którą mimo wszystko prezentuje prezes Kaczyński. No, a może jak nie będzie prezesa, przepraszam, skakuje słowo, to nie będzie Prawa i Sprawiedliwości. Raczej tak będzie. Raczej tak będzie, że wraz z Jarosławem Kaczyńskim fenomen Prawa i Sprawiedliwości zgaśnie. Polska coś nie ma szczęścia do prezydentów. Oj tak. Tu mamy długą konkurencję wad i wpadek, a bardzo niewielki zysk z kolejnych prezydentur. No cóż, no nie mieliśmy szczęścia, to dobre określenie. Pan prezydent Wałęsa, na jego temat już właściwie wszystko wiemy, trudno coś nowego dodać. Pan prezydent Kwaśniewski, no pożal się Boże. Przy Lechu Kaczyńskim można myśleć. Przy Lechu Kaczyńskim można myśleć, że tutaj była próba odbudowy jakiejś wizji polityki państwa, wewnętrznej i zewnętrznej. Potem przyszedł pan Bronisław Komorowski, no znowu lepiej zamilczeć, żeby nie razić majestatu Rzeczpospolitej oceną działalności pana prezydenta Komorowskiego. No i wreszcie mamy pana prezydenta Dudę, z którym były związane ogromne nadzieje, który bardzo sprawnie, retorycznie się porusza. No ale poza tym nic więcej. A lista zaniedbań i fałszywych ruchów pana prezydenta Dudy rośnie. I skoro mówimy, wybiegamy w przyszły rok o wyborach prezydenckich. Andrzej Duda raczej będzie kandydował, będzie z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Mnie bardziej interesuje przyszłość Donalda Tuska. O. On zostaje w Brukseli, czy tam w Strasburgu, wraca do Polski, tworzy jakąś partię, startuje na
prezydenta, czy wraca do Polski, na przykład będzie siedział w więzieniu, co mało jest prawdopodobne. To jest niestety mało prawdopodobne. Czyli wszystko zależy. To byłby poważny gracz. To byłby bardzo poważny gracz, dlatego że to będzie gracz reprezentujący całą partię niemiecką działającą w Polsce w różnych miejscach. Czy Donald Tusk wystartuje? Wszystko zależy od dyrektyw, jakie napłyną z Berlina. Jeżeli Berlin nakaże Donaldowi Tuskowi startować, on wystartuje. Wystartuje z poparciem mediów niemieckich, niemiecko-polskojęzycznych wydawanych przez Niemców i z poparciem kapitału niemieckiego. Jeszcze chciałbym do pani Małgorzaty, bo to jedna z ostatnich szans. Ja wyczytałem w relacji naszego współpracownika z Kalifornii, pana Jacka Matysika, o pomniku. Tam jest wspomniana, że pani chce zrealizować testament Anny Walentynowicz. Wiem, że państwo spotkaliście się z Andrzejem Piteńskim, znakomitym naszym tutaj emigracyjnym rzeźbiarzem. Niech pani naszym słuchaczom przedstawi, o co chodzi. Tak. Świętej pamięci pani Anna Walentynowicz walczyła do końca, praktycznie do końca swojego życia walczyła o upamiętnianie osób, które jej zdaniem, czy wydarzeń, które jej zdaniem powinny być upamiętnione jako ważne wydarzenia w historii Polski. I jednym z takich niespełnionych marzeń, a może jedynym, bo ja przynajmniej nie słyszałam pozostałych, żeby nie były realizowane, bo miała, ostatnio mówiła ciągle o dwóch, tabliczka upamiętniająca czyn braci Kowalczyków oraz dzieci tułacze. Dzieci tułacze, której pierwszej konferencji przewodniczyła, o których ciągle mówiła. I wyobrażała sobie to w ten sposób, że będzie to realizacja opisu Hanny Ordonównej, która dziećmi tułaczymi się zajmowała i opisuje, jak gdyby to jest ucieleśnienie kilkorga dzieci, postać Kaziuni, dziewczynki małej w łachmanach z gałkankami na nogach zamiast bucików. W wieku 3 czy 4 lat, która bardzo niewiele potrafiła powiedzieć, czyli jak, że ma na imię Kaziunia, na nazwisko również Kaziunia, a w momencie, w którym pytano ją skąd przyszła i skąd przyjechała, to umiała tylko zakreślić rączką kółko i powiedzieć stamuj. Panią Anię to bardzo wzruszało, zbierała pieniądze na projekt pomniczka i chciała, żeby to właśnie ta Kaziunia była symbolem dzieci tułaczych. Rozmawiałam przed przyjazdem tutaj do Stanów z Januszem Walentynowiczem, z którym jestem w ciągłym kontakcie i ustaliliśmy, że jest to znakomity moment, ten rok świętej pamięci pani Anny Walentynowicz w Polsce, żeby tę akcję rozpocząć. Ponieważ przed przyjazdem już robiłam wywiad z mistrzem Piteńskim dotyczący pomnika rzezi wołyńskiej, który sobie stoi na placu przed Odlewnią w Gliwicach już prawie 2 lata i nie może znaleźć miejsca na to, żeby stanąć i godnie mówić o historii Polski, o strasznej karcie, ale o karcie, która jest naszą historią. I spotkaliśmy się z panem, z mistrzem Piteńskim w Trenton, tam gdzie on jeszcze pracuje i tworzy do dzisiaj. I w trakcie spotkania przy obiedzie opowiedziałam historię marzenia pani Anny Walentynowicz. Ja naprawdę nie musiałam prosić, to on sam zdeklarował. Jedź do domu, znajdź miejsce, przyślij mi dobry opis postaci Kaziuni i ja to zrobię. Mało tego jeszcze powiedział, że rozpocznie, że tak powiem, od Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, Halerczyków, na których zaproszenie tutaj tak naprawdę przyjechaliśmy, o czym należy wspomnieć. Również o tym, że niestety w trakcie naszego pobytu zmarł inicjator tej wizyty, świętej pamięci pan Antoni Domino, Toni Domino. Wspaniała postać dla Polonii i dla stowarzyszenia. Przejął potem pałeczkę adiutant Marek Chruścielewski. W każdym razie, no, że właśnie SFAP również zaangażuje, ponieważ jest jego członkiem i jednym z komendantów w związku z powyższym. Liczę na to, że uda się znaleźć i miejsce,
a potem znaleźć finansowanie, ale niezmiennie też po powrocie będę walczyć i na pewno tutaj uzyskam wspaniałą pomoc redaktora Gadowskiego w tym, żeby postawić w godnym miejscu pomnik rzezi wołyńskiej. Szanowni Państwo, jeszcze raz przypomnę, że swoją Małgorzatą i panem Witoldem będzie się można spotkać we wtorek w kościele świętej Konstancji po mszy wieczornej, po mszy o godzinie 7. I serdecznie zapraszam oczywiście Państwa na to ciekawe spotkanie. Panie Witoldzie, tak powoli kończąc, kto Pańskim zdaniem w tej nowej Polsce, tej cieszącej się wolnością, bo na temat suwerenności moglibyśmy długo rozmawiać, tej 30-letniej nowej Polski, kto był najwybitniejszym politykiem lub jest? Najwybitniejszym. To mi pan pytam nie bez powodu. Zabił klina. Jedną z najwspanialszych postaci polskiego życia publicznego był Jan Olszewski, z którym miałem zaszczyt współpracować. No właśnie do tego zmierzam. No, na przykład Antoni Macierewicz powie, że nawet początkowo użył mąż stanu najwybitniejszy w XX wieku. No można by było tutaj dyskutować, ale on później powiedział, że powojennej Polski. No wielkiego wyboru nie mamy. No nie mamy wielkiego. Jan Olszewski był dla pana kim? Jan Olszewski był dla mnie przede wszystkim starszym kolegą, bo mogę powiedzieć, że miałem z nim bardzo sympatyczne relacje. Był też nauczycielem w wielu sprawach, które on znał z autopsji, a ja dowiadywałem się od niego. I był też uosobieniem majestatu Rzeczpospolitej. To był człowiek, który doskonale zdawał sobie sprawę z tego, jak wielka jest odpowiedzialność przy pełnieniu funkcji premiera, czy przy pełnieniu funkcji publicznych w ogóle. I swoją postacią, swoją godną postawą uosabiał ten majestat. To jest takie rzadkie dzisiaj w polskim świecie politycznym, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest się reprezentantem jedynie samego siebie, ale także majestatu naszej ojczyzny. Więc z pełnym przekonaniem mówię o Janie Olszewskim jako o postaci wybitnej naszego życia publicznego. No i gdybym miał mówić o aktywnych dziś politykach, to miałbym dużo większy problem. A naszymi gośćmi byli dzisiaj pani Małgorzata Fechner-Puternicka i pan Witold Gadowski. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy również. Kurier Chicago i Radio Polonii 2000 zapraszają.